trzy gazy wchodzące w skład powietrza. Proszę. Azot, tlen i argon. Ty, kujo! Jednego gazu zapomniałaś! Tego, co właśnie wypuściłaś! Piotrek, dostajesz na ramię. I proszę, żeby mama przyszła do szkoły. Szpanie na ramię! Zajęta! Ja mam jednak dzisiaj zadzwonię. A teraz proszę wymienić główne źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. No, może poza dymem tytoniowym, bo to pewnie wiesz. Stan! Najbardziej tą atmosferę zanieczyszcza... Olivia! Dobra. Dziękuję bardzo. Czwarta jedynka z biologii. Słyszałam, że piąta. Proszę. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza jest tlenek siarki, tlenki węgla i tlenki azotu. Jaki mówią? Są to zanieczyszczenia tak zwane antropogeniczne, czyli powstałe w wyniku działalności człowieka. Bardzo dobrze. W jaki sposób szkodzą one człowiekowi? No bo dziennie wdychamy około 16 kg powietrza. Prawda? A więc zanieczyszczenia płucami przedostają się do krwiobiegu. Przez to powstają choroby alergiczne. Ja też mam alergię, wiesz? Na ciebie! Choroby serca. Serca dwa! Serduszka małe dwa! Dziewczyny! Oraz choroby układu oddechowego. Niepoganienie, bo tracę oddech. Niepoganienie, bo gubię rytm. Dość! Czy wy wiecie, że to, co teraz robicie, to jest przemoc psychiczna